Wszystkim witam Was ponownie na moim kanale w filmie z wakacyjnego daily. Moi drodzy, spodobała Wam się ostatnio ta seria, gdzie koło fortuny decyduje o moich czynnościach podczas wakacji i dzisiaj wylosujemy trzy rzeczy, które zrobimy w te wakacje. Ja jestem ogromną fanką gofrów. Po prostu uwielbiam gofra w Zakopanem. Zjeść gofra. Kiedyś mogę ciekawostka, zatrułam się gofrem. Ale dobra, próbuję jeszcze raz. Po prostu wezmę sobie tyle składników, ile będę chciała. A nie, że o, to za drogie, nie będę. Raz wezmę gofry duże, porządne, takie jakie zawsze chciałam. Zobaczymy, jaka cena wyjdzie za mogę za te gofry. I lecimy z kolejnym zadaniem. Piękny widok. O, piękny widok, a my tu będziemy jeść swojego wymarzonego gofra. I tak, jeden minus, który jest ogromny. Pan podgrzewał go w piekarniku. Ale to był już zrobiony. Zobaczmy, jak w smaku to będzie, bo może mamy po prostu gotowe i piekło. No nie wiem, pierwszy raz się z czymś takim spotkałam, ale mam gofra z bitą śmietaną, czekoladą i truskawką. Myślę, że się ubrudzę i nie mam chusteczki żadnej, ale idę w stronę na spacerek i zjadę swojego gofra. Mam go w pociągu 3 minut. Serio, nawet się tak poprudziłam i uśmieniłam, ale mam tłuste łapy. Był ok, połączenie truskawki takich z czekoladą nie było takie ale był mega słodkim. Zęby mnie były od tej słodyczy. No i był warty. Niczego nie żałuję. Idziemy do kolejnej aktywności. Koło Fortuna zdecydowało, że kolejną aktywnością, którą zrobimy w te wakacje, jest do zrobienia maratonu filmowego. Jeśli chodzi o maratony, niedawno robiłam maraton Harry'ego Pottera. Tutaj możecie zobaczyć w tym odcinku, jest w ogóle genialny, uwielbiam ten odcinek całym serduchem. Dodatkowo będę robić maraton za tydzień, co dowiecie się później, bo też będzie w odcinku. A postanowiłam zrobić dzisiaj maraton Zmierzchu. Znaczy, stęskniłam się za tym tytułem i chciałabym obejrzeć może, kurczę, nie wiem czy obejrzę wszystkie części. Pięć części, tak? Pięć. Więc na razie trzymam się, żeby obejrzeć dwie. Idę teraz do Carrefoura, bo na maraton potrzebuję jakiś przekąsek. Ej, się zmęczyłam strasznie. Dobra, do szkolkę i teraz czas na jakieś przekąski. Mi się wydaje, że mam ochotę na coś słodkiego, nie słonego. Bo słone... czy jakieś szczypelki. Kola, jeśli chcesz ze mną mieć współpracę, uwielbiam cię. Kola zero. Zadzwoń. Ja bym pewnie jakieś żelki. Tylko nie wiem jakie. Ej, lukrucjowe żelki. A jak widzisz, ja całkiem lubię do kursu do żelki. Wybór czasu na te właśnie żelki. Zobaczymy. Zadaniem jest po prostu spacer bez celu. I teraz właśnie zamierzam już na spacer bez celu. Miałam takie proste zadanie ogólnie. Trudno skończyłam, ale idziemy. Nie wyjść dzisiaj, to nawet jeśli pada deszcz. Moim zadaniem też jest dotrzeć do jakiegoś sklepu, może po drodze się coś znajdzie. I co? Ale trochę mi przykro, że wyjeżdżam, bo kiedy wy to oglądacie, a może oglądacie innego dnia, to prawdopodobnie jestem teraz w drodze do Polski. No. Udaczek. Ale tęsknię za swoim mieszkankiem. Tęsknię za mieszkaniem, znaczy tęsknię za moim łóżkiem. Tak. O, za łóżkiem. Popatrzmy sobie na francuski street art. Ogólnie bardzo ładnie. Oto, w ogóle mnie urzekło, jest prześliczne. Ale zimno.
Ej, serio, tak jest zimno i tak wieje, że mówię, o, tu jest przepięknie, pokażę wam. O, jest przepraszuleczna. Jest bardzo niska woda, dlatego oni stoją sobie na piasku. No bo nie bardzo ładne miejsce. Tam podobno są najlepsze naleśniki, ale mnie nie stać już dzisiaj. W ogóle to jest przepiękne budownictwo. Naprawdę piękne. Wygląda właśnie angielsko, ale też francusko. Dziwne połączenie, piękne. Przestało już padać, na szczęście. Mogę sobie pochodzić, znalazłam właśnie piekarnię. Kupiłam sobie muffinkę czekoladową, bo jestem w sumie, mam ochotę, jestem mogę przed okresem i ja zawsze jestem przed okresem. Mam wielką, ogromną ochotę na słodkie. Idę przed siebie nadal, nie znając drogi. Nie wiem, gdzie idę, trudno. Ale mam nadzieję, że się pod górkę, tak jak miałam bardzo długo pod górkę, więc może teraz sobie skręcę w lewo. Robimy testing muffinki. To jest muffinka czekoladowa, a tak która. Mhm, dobra. Smakujemy bardzo, spyszna. No, przelecę wam pokazywać, że idę. Mogę pokazać, że idę. Chodzę fortunem. Możecie napisać koniecznie może w komentarzu, co wy robicie na wakacje. Może macie jakieś tradycje, może wy macie jakiś pomysł na to, co można umieścić na bucket liście. Mamy już połowę wakacji, prawie. Została nam jeszcze połowa. Tak jak została nam połowa daily, ja jestem, tak jak powtarzam, ciągle niesamowicie dumna z tego, że dalej trwa i naprawdę sprawia mi to wielką radochę i też już się stało taką moją rutyną. To jest zawsze, że ja wracam z pracy, nagrywam film, idę, odpoczywam, nagrywam film, wracam, jem i montuję do drugiej, czy tam trzeciej rano w nocy. Jakby to już taka rutyna i to, że czuję, że coś tworzę, tak daje mi takie ukojenie wewnętrzne, wewnętrznego artysty. Tu jest jakieś zielone coś, nie wiadomo co, wracam tędy. To po to, po to, po to. Wysiedzę tak rozmyślam. Piszę piosenkę. Piszę piosenkę, albo inaczej. Wzięłam jakiś już tekst, który miałam i próbuję go poprawić. To jest po prostu pisanie mojej piosenki. Chcę na ten rok wydać piosenkę. Naprawdę. Tak tego pragnę. I to jest mój cel, a nie powiem na kiedy. Taki mamy zachodzik słońca, czekamy na te. Są też jeszcze jakieś 20 minut. A i tak jest pięknie. Bardzo foka. Mogę tu podejść i zjeść nagle sobie? Właśnie słońce zachodzi, jest przezimno, tak zmarzłam. Słyszałam w ogóle Polaków, ale zawsze udaję, że nie mówię po polsku i tak udaję, że nie rozumiem. Ale tak mnie zawsze bawią, bo są sobie tacy otwarci, jak myślą, że nikt nie rozumie. Najlepsze rzeczy na świecie. Zachód słońca. Koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że może dałam wam jakieś małe pomysły na zrealizowanie w te wakacje. A my widzimy się już jutro o godzinie 16, bo trwa wakacyjny daily. Buziaki.